Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie Was witam na Kropelce Radości. To spotkanie z Panem Jezusem, który nas kocha, umiera dla naszego zbawienia na krzyżu i zmartwychwstaje. Przywitamy naszych przyjaciół, szczęść Boże. Zapraszamy do wspólnego spotkania z Panem Jezusem. Wyrazimy wdzięczność, że Jezus tak nas kocha, że umiera za nas na krzyżu piosenką Rysuję krzyż z kropelką krwi. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Siądźmy. Kochani, wielkim darem od Pana Boga jest rodzina. Rodzinie zawdzięczamy najwięcej, po Panu Bogu oczywiście, dlatego że przy tatusiu i mamusi uczymy się bezpieczeństwa i to czujemy. Rodzice nas kochają, rozwiązują wszystkie nasze problemy życiowe. Coś potrzebuję, mamusiu, proszę o to, tatusiu, załatw mi. Także dużą rolę odgrywają babcia i dziadziuś. I dzięki nim wchodzimy, by poznawać cały piękny świat. I też stawiamy rodzicom pytanie, a skąd ja się wziąłem? Skąd się wziął świat? Skąd ten świat pochodzi? I właśnie tutaj daje nam odpowiedź Pan Bóg, który chce przypomnieć wszystkim nam, że piękny, wspaniały świat, który daje nam w prezencie, On powołał do istnienia. Pan Bóg także powołał to, co nas otacza, a więc całą przyrodę, ptaki, drzewa, kwiaty. I Pan Bóg chce, byśmy z tego w sposób godziwy korzystali. Ale ponieważ niektórzy ludzie mylili się i dziękowali za cały świat zjawiskom niebieskim, słońcu, gwiazdom, różnym planetom, a także wobec ognia z szacunkiem się odnosili, traktując, że to jest bóstwo. W Egipcie oddawali cześć zwierzętom. Trzeba było to wszystko uporządkować. Dlatego właśnie na 1800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa powołuje Pan Bóg Abrama, późniejszego Abrahama, który mieszka w Ur i mówi do niego, pójdziesz do ziemi obiecanej i będziesz głosił prawdę, że jest tylko jeden Bóg, od którego wszystko pochodzi. Cały świat, a także i człowiek. I Abram wędruje do ziemi obiecanej, tam zamieszkuje i zaczyna czcić jedynego Boga. A jakie jego imię, to Pan Bóg nam podaje przez Mojżesza, który na 1300 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, kiedy przeżywa naród niewolę egipską, jest Mojżesz powołany z krzaka palącego się. Bóg mówi do Mojżesza, wyprowadzisz naród żydowski z niewoli egipskiej, a ja będę Twoim Bogiem. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A moje imię to ja jestem. Nie podlegam zmianom, zawsze jestem. Nie mam początku, a nie będę miał końca. I tak właśnie się odbywa rozwój prawdy o jedynym Panu Bogu. A Pan Bóg tak nas kocha, że posyła na ziemię swojego Syna, Pana Jezusa, który słowami i czynami mówi nam o tym, jaką jesteśmy wielką wartością u Pana Boga, najcenniejszym skarbem. I stąd też zaprasza nas Pan Jezus do tego, żebyśmy ciągle odkrywali prawdę o Nim, żebyśmy Go coraz bardziej poznawali. Stąd też powołuje apostołów, aby oni tę prawdę o słowach i czynach Pana Jezusa przekazywali innym ludziom i pomagali wszystkim ludziom, aby się zbawili. O prawdzie, że jest jeden Bóg, mówi nam
pierwsze przykazanie Boże, że Bóg jest najcenniejszą wartością dla każdego z nas. Pan Jezus pozwala nam na to, abyśmy Pana Boga nazywali naszym Ojcem, bo my jesteśmy Jego dziećmi. I dlatego też uczy nas wspaniałej modlitwy Ojcze nasz. Mamy Boga Ojca, do którego mówimy nasz Ojcze, nasz tatusiu, a w imieniu Pana Boga nasz tatuś, który z mamusią przekazał nam życie, pomaga nam rozwiązywać wszystkie problemy życia. Oczywiście Pan Bóg nie ma ciała, dlatego Go zobaczyć nie możemy. A przez to, że nie ma ciała, jest obecny wszędzie. I zaprasza nas do tego Pan Bóg, abyśmy Mu pokazywali, że Go bardzo kochamy przez ciągłą więź i współpracę z Nim. W jaki sposób możemy oddawać cześć Panu Bogu? Na pierwszym miejscu, żeby ciągle z Nim rozmawiać, to jest bardzo ważna sprawa, ciągle z Panem Bogiem rozmawiać. A rozmowa to modlitwa. Nie tylko rano i wieczorem, ale możemy w ciągu dnia także zwracać się do Pana Boga nie tylko w domu, ale w szkole, na boisku, gdzie idziemy na spacer, bo Bóg jest wszędzie obecny. I mówić Mu nie tylko, Panie Jezu, daj, Panie Boże, zrób, ale mówić o radościach, smutkach, zwycięstwach, przegranych, o wszystkim. I w ten sposób będziemy kochali Pana Boga. Bo jest takie powiedzenie, kto z kim przestaje, takim się staje. Jak będę ciągle kontaktował się z Panem Bogiem, nie będę złym człowiekiem. A o to przecież chodzi. Kochani, za Pana Boga, za Jezusa Chrystusa wielu ludzi oddawało swoje życie. Tak, kochani, było w przypadku pierwszych wieków chrześcijaństwa, nie do 313 roku, do Edyktu Mediolańskiego, wielu wyznawców Pana Jezusa ginęło. A Pan Jezus mówi prawdę o jedynym Bogu, o tym, że On jest Synem Bożym. To jest Tarzycjusz, wasz rówieśnik, który oddaje swoje życie za Pana Jezusa, Pana Boga. Wyraża przez to miłość do Boga, że jest najcenniejszym skarbem i największą wartością. Właśnie Pan Bóg. W jaki sposób jeszcze, kochani, możemy wyrażać miłość do Pana Boga? Oczywiście, wcześniej wam powiedziałem, przez modlitwę, rozmowę z Nim. Słuchajcie teraz ręce. Nie każdy coś dobrego Panu Bogu powie, że jest naszym Ojcem, że nas kocha, że posłał na ziemię Pana Jezusa, aby nam pomagał w zbawieniu, byśmy stawali się pełnymi, dojrzałymi ludźmi, kobietami, mężczyznami. Za to Ci, Jezu, bardzo dziękujemy. Także, kochani, możemy wyrażać więź z Panem Bogiem i miłość do Niego, kiedy będziemy często czytali Pismo Święte. Pismo Święte jest słowami samego Pana Boga. I dlatego też, czytając Pismo Święte, będziemy poznawali prawdę o Panu Bogu. Bo, kochani, to jest szalenie ważne, by umieć z kolegą, koleżanką porozmawiać o prawdach naszej wiary. A w tym także, oprócz czytania Pisma Świętego, pomaga nam praca na katechezie, prawda? Kiedy spotykamy się na katechezie z Panem Jezusem. I dlatego w centrum katechezy jest także Biblia, Pismo Święte. Żeby zapamiętać dobrze prawdy naszej wiary, trzeba solidnie prowadzić zeszyt do religii. Jak on u was wygląda? Jest takie powiedzenie, pokaż mi twój zeszyt do religii, ja ci powiem, jak kochasz Pana Boga. Dlatego też starajcie się ładnie prowadzić zeszyt do religii, prawda? I by poznawać Pana Boga. Żeby jakiś przedstawiciel sekty nas nie przeciągnął na swoją stronę. Żebym umiał wytłumaczyć pewne prawdy wiary, a niektóre są dosyć trudne. Dlatego musimy na pierwszym miejscu trzymać się owej prawdy, że Bóg nas kocha, posyła na ziemię Pana Jezusa, który oddaje swoje życie za nas na krzyżu, umiera, ale także zmartwychwstaje dla naszego zbawienia, aby nam powiedzieć, że On także da nam życie po śmierci, a na końcu świata z Panem Jezusem zmartwychwstaniemy. To jest szalenie ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
I także, kochani, będziemy wyrażali miłość do Pana Boga oprócz modlitwy, oprócz, kochani, katechezy, czytania Pisma Świętego, kiedy będziemy w sposób zewnętrzny wielbili Pana Boga. Takim wyrazem miłości do Pana Boga jest noszenie medalika czy też krzyżyka. Ja od maleństwa noszę, najpierw medalik nosiłem, a teraz noszę krzyżyk, żeby przypomnieć wszystkim o tym, że ja jestem człowiekiem wierzącym i kocham Pana Boga, prawda? Na pewno macie też krzyżyki czy medaliki, prawda? Wyrażamy także miłość do Pana Boga, kiedy z szacunkiem odnosimy się do krzyża, prawda? Bo krzyż jest wyrazem naszej wiary, a mówi o miłości Pana Boga do każdego człowieka. Pięknie jest, kiedy żegnamy się przed krzyżem, prawda? Kiedy ten krzyż adorujemy w naszym domu. Także, kochani, wyrażamy miłość do Pana Boga, kiedy kontaktujemy się przez święte obrazy, szczególnie obraz Matki Bożej, obraz świętych naszych patronów, kiedy się przy nich modlimy, też to pięknie bywa. Kiedy żegnamy się przed krzyżem, przed Kościołem, prawda, przechodząc. No i także, kochani, kiedy się pozdrawiamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. To jest też wyraz naszej miłości do Pana Boga. Chodzi o jedną sprawę, żeby ciągle wiedzieć o tym, że nigdy nie jestem sam. Zawsze jest Pan Bóg ze mną, żebym o tym zawsze zapamiętywał. Stąd też, kochani, pierwsze przykazanie mówi o tym. Bóg jest naszym największym skarbem i chcemy ciągle utrzymać więź i kontakt z Panem Bogiem. A pomyślcie o tym, kochani, jak jest z waszą wiarą, bo to jest wiara w jedynego Pana Boga. Jak często się modlicie, czyli rozmawiacie z Panem Bogiem? Jak uczestniczycie w katechezie? Jak prowadzicie zeszyt do religii? Czy także pogłębiacie swoją wiedzę religijną przez czytanie katolickiej książki? Warto czasem książkę przeczytać, jakiś religijny film obejrzeć, by ciągle pogłębiać swoją wiarę. I by w ten sposób mówić, Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, którego kocham. Jesteś jedynym Bogiem, ale w trójcy osób. Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tę prawdę nam wypowiada, wyraża Pan Jezus. On o tym mówi. A skoro kochamy Pana Jezusa, też przyjmiemy tę prawdę o jedynym Bogu w trójcy osób. Pomagaj nam, Panie Jezu, w tym, abyśmy ciągle byli wierni Tobie i bardzo Cię kochali. O tym nam mówi pierwsze przykazanie Boże. Pomyślcie chwilę. Panie Jezu, ile czasu poświęcam na spotkanie z Tobą? Będę się starał pogłębiać swoją wiedzę o Tobie, abym pozostał Ci wierny. Bo tylko przez poznanie siebie, Panie Jezu, będę mógł Cię coraz bardziej pokochać. Powstańcie i wyrazimy naszą wiarę w jedynego Boga, mówiąc: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moją lewą nogą będę wielbił Cię.
No i teraz to już chyba jesteśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie w Kropelce Radości. Przepraszamy za drobne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w najlepszym porządku. Dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy. Rozpoczęliśmy cykl naszych spotkań związanych z 10 ważnymi słowami, czyli 10 przykazaniami Bożymi. W kolejnych naszych spotkaniach będziemy oczywiście podejmowali tematy dotyczące kolejnych Bożych przykazań. A przed nami konkurs z nagrodami. Przygotowaliśmy dla Was konkursową krzyżówkę, a w niej 10 konkursowych zagadek. Konkurs bardzo prosty. Najpierw wybieramy numer telefonu do naszego studia, później wybieramy numer konkursowej zagadki. Czekam na prawidłowe odpowiedzi i odpowiednie litery będziemy wpisywali do naszej krzyżówki. Przypomnę numery telefonów dla dzieci z Polski Północnej 56 657 0011, dla dzieci z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy 048. Oto nasza konkursowa krzyżówka. Będziemy ją widzieć na ekranach naszych telewizorów. 10 konkursowych zagadek. Wpisujemy prawidłowe odpowiedzi w pozycji albo poziomej, albo pionowej. Przypominam jak zawsze o tych pewnych skrzyżowaniach, chociażby jak w tym miejscu, czy też w tym miejscu, gdzie będziemy mogli znaleźć literkę z hasła, które zostało wcześniej rozszyfrowane. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Franek. Franiu, skąd dzwonisz? Chełma Lubelskiego. A, no to my się już znamy. Pytam się także o miejscowość, żeby skojarzyć osobę. Niejednokrotnie już rozmawialiśmy, Franiu, prawda? Tak. Oto nasza krzyżówka, Franiu, cała czysta, cała pusta, od 1 do 10, wszystko przed tobą. A zatem? 1. 1, zaczynamy od 1, bardzo proszę o zaznaczenie 1. Raz, 2, 3, 4, 5 liter. Jesteś gotowy, Franiu? Tak. Uwaga, uwaga, oto 1. Choć nie miał rąk, sieć na muchy prządł. Pająk. Próbujemy. Tak jest, Franiu, to jest pająk i to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Zgadzają się literki w naszej krzyżówce. Czekam, Franiu, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię, wujka Wojtka, szybko wracał do zdrowia. Całą moją rodzinę, telewizję Trwam i księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam także i ciebie, Wojtku. Jaka pogoda u ciebie? Co tam słychać w Chełmie Lubelskim? A słońce. Słońce. W Toruniu dzisiaj też jest piękna, słoneczna pogoda. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę, Franiu. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. A teraz słowo o naszej nagrodzie w dzisiejszym programie, bo do wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki, wyślemy książkę Śladami świętego Jana Pawła II, a w tej książce zagadki, opowiadania, kolorowanki, wszystko w jednym. Należy wysłać do nas swoje dane adresowe. Czynimy to korzystając z drogi elektronicznej, mailem kropelka@tv-trwam.pl. Raz jeszcze Franiowi bardzo gorąco dziękuję i odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, halo? Halo? Halo, halo. Jak masz na imię? Kamil. Kamil. Ile masz lat, Kamilku? 7. 7. Skakujemy do naszej krzyżówki. Zobacz, co się w niej dzieje. Mamy zajętą tylko 1, a zatem od 2 do 10 zagadki uśmiechają się do ciebie i czekają na twoją decyzję. Dwójkę. Dwójkę. Bardzo proszę o zaznaczenie 2. 2 znajduje się w tym miejscu naszej krzyżówki. 1, 2, 3, 4, 5. Z 5 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy, Kamilku? Tak. Uwaga, uwaga. Oto zagadka numer 2.
Może być w muzyka dłoniach albo należeć do słonia. Trąba. Próbujemy. Tak jest, to jest trąba i to jest, Kamilku, bardzo dobra odpowiedź. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Mamę, tatę, brata, drugiego brata, wujka, dziadków, cucie, babci. Mhm. I telewizję. Bardzo dziękuję, Kamilu. Jak twoi bracia mają na imię? Maciek i Filip. Kto jest najstarszy? Maciek. Potem? Ja i Filip. I Filip jest najmłodszy. Pozdrawiaj swoich braci, także od nas, od telewizji Trwam. Życzę, Kamilu, tobie dobrego dnia. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Także i do Kamila wysyłamy nagrodę pocztą. Czekamy na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem. kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Bardzo prosimy, aby te dane były kompletne. Podajemy swoje imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i nazwę miejscowości, w której znajduje się poczta. I proszę także, aby wpisać swój numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Asia. Skąd do nas dzwonisz? Z Krakowa. Z Krakowa. Ile masz lat, Asiu? 12. Oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą jedynkę, mamy zajętą dwójkę. Przypominam o tych ułatwieniach. Mamy tu już jeden przypadek i także mamy drugi przypadek w tym miejscu. Który numer dla ciebie, Asiu? Może 4. 4. Bardzo proszę, 4. Zaznaczamy 4. Pamiętaj, że przedostatnią literkę znamy. To jest spółgłoska K. Asiu, jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto zagadka numer 4. W środku ma powietrze, nie ma żadnej dziury. Gdy rzucisz o ziemię, to skacze do góry. Piłka. Próbujemy. Świetnie, tak jest, Asiu, to jest piłka i o piłkę nam chodziło. Lubisz grać w piłkę? Tak, lubię. Jakiś taki ulubiony sport z piłką, Asiu? Koszykówka. Czyli koszykówka. Kogo pozdrawiamy, Asiu? Wszystkie dzieci i księdza prowadzącego, telewizję Trwam i całe Radio Maryja. Bardzo dziękuję, Asiu. Pozdrawiam ciebie, oczywiście cały królewski, piękny Kraków. Życzę dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie Asi. Także do Asi wysyłamy nagrodę pocztą. Asiu, czekam na twoje dane adresowe. kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Prosimy bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Asia. Jak? Kasia. Kasia. Skąd Kasia. Ona... A, Gosia. No to... Kasia. Tosia nawet. Proszę bardzo. No, coś na łączach chyba słabo, albo ze słuchem moim coś jest nie tak. Teraz to już wszystko wiem. Czyli Tosia. Wszystko się zgadza, tak? Tak. Skąd do nas dzwonisz, Tosiu? Z Jesienia. Oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą jedynkę, dwójkę i czwórkę. Jaka jest twoja decyzja? Dziesiątkę. Dziesiątkę, czyli sam koniec naszej krzyżówki. Bardzo krótka odpowiedź, 3 literki tylko. Jesteś gotowa? Tak. Oto zagadka. Kto najsmaczniej zimą śpi, kiedy mu się miodek śni? Miś. Próbujemy. Tak jest, to jest miś, który zapada
w zimowy sen i możemy sobie tylko wyobrazić, że po nocach mu się śnią oczywiście pełne słoiki z miodem, albo że wybiera ten miód z pszczelich uli, bo tak bardzo smakuje mu miód. Tosiu, kogo pozdrawiasz? Ciotkę, babkę, moją mamę, ciocię Gosię, która ma dziecko w brzuchu, bo ona ma jeszcze dziadka, który się modli na wodzie. O, że tak. I to wszystko. To wszystko. Bardzo dziękuję, Tosiu, także to ciebie pozdrawiam. Życzę także i tobie dobrego dnia. Pozdrawiam całą twoją rodzinę. Czekam na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Wysyłamy do zwycięzców dzisiejszego programu książkę Śladami świętego Jana Pawła II. W tej książce zagadki, opowiadania, a także kolorowanki. Czekam, Tosiu, na twój adres. My za chwilę powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki. Zapraszam was natomiast teraz na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, szczególnie wszystkie dzieci. Trwamy w czasie niezwykłym, szczególnym, w czasie Wielkiego Postu. Ciekawa jestem, jak udaje wam się przeżywać ten czas. Trwać w postanowieniach wielkopostnych. A może niektórzy jeszcze nie podjęli żadnych postanowień. Zastanawiają się nad tym, co mogą ofiarować Jezusowi. Ale najważniejsza jest postawa naszego serca. Po co chcemy to zrobić? Po co podejmujemy nasze wyrzeczenia, postanowienia? Oczywiście to ma być tylko i wyłącznie z miłości do Jezusa i dla Niego. Chcemy także Jezusowi ofiarować wszystkie nasze choroby. Być może w tym czasie też taki czas niektórzy z nas przeżywają. Może jakieś problemy, smutki. Wszystko to chcemy zjednoczyć z cierpieniem Pana Jezusa i ofiarować Bogu Ojcu. Bo tylko cierpienie czy jakaś trudność przyjęte z miłością i ofiarowane mają sens i nie zmarnują się, ale mogą przynieść owoce. Może nie konkretnie w naszym życiu. Może tego nie zobaczymy, ale Bóg wie, jak to nasze cierpienie ofiarowane zagospodarować. Dlatego chcemy trwać właśnie z Jezusem cierpiącym i patrzeć, jak On przeżywa swoje cierpienie, że przeżywa je w ciszy, pokorze, nie narzekając, nie skarżąc się, nie krzycząc na tych, którzy niesprawiedliwie zadają mu cierpienie, nie obrażając się na tych, którzy zawiedli, którzy go opuścili, a którzy przecież do tej pory byli przy nim. Jezus uczy nas, abyśmy i my przeżywali nasze cierpienie, wszystkie trudności, właśnie pełni wiary i zaufania Panu Bogu. W to, że nigdy nie jesteśmy sami, że On zawsze jest blisko nas, że On jest przy nas, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji wyprowadza dobro i nigdy nas nie zostawi. Dlatego właśnie
Chcemy uczyć się od Jezusa takiej postawy, aby bez narzekania, bez skargi przeżywać nasze cierpienie, nasze trudności. 19 marca przeżywać będziemy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Matki Bożej i ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. Święty Józef jest szczególnym opiekunem, patronem rodzin, patronem ojców, a także każdego życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez jego wstawiennictwo chcemy modlić się za wszystkie nasze rodziny, aby panowała w nich miłość, jedność, zgoda, aby nasze rodziny zawsze były wierne Panu Bogu, zjednoczone na modlitwie i we wzajemnej miłości. Także święty Józef jest przykładem i wzorem dla każdego z nas. Wzorem posłuszeństwa Panu Bogu, zaufania Mu, modlitwy, ale także właśnie cichości, pracowitości. I tego chcemy uczyć się od świętego Józefa. Niech on będzie szczególnym opiekunem naszych rodzin. Niech wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski. I na koniec zapraszam na regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci, które już 29 marca odbędzie się w Czernikowie, w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w diecezji włocławskiej. Niech nikogo nie zabraknie, czekamy na Was z wielką radością. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia w przyszłą sobotę. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Madziu, z Panem Bogiem. Życzymy dobrego dnia. Ja pragnę przekazać najświeższe informacje dotyczące naszych regionalnych spotkań z racji na sytuację i także sytuację spowodowaną obecnością koronawirusa w naszej ojczyźnie. Odwołujemy nasze regionalne spotkanie w miesiącu marcu i w miesiącu kwietniu. Przypominam jednocześnie o naszej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się 21 czerwca. Naszym uroczystością przewodniczyć będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. A zatem w miesiącu marcu i w miesiącu kwietniu nie odbędą się zapowiadane nasze regionalne spotkania. Zapraszamy już teraz na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski. Natomiast o spotkaniach, które odbędą się w maju, będziemy na bieżąco informować i w Radiu Maryja, i w telewizji Trwam. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Dominika. Ile masz lat, Dominiczko? 6. Oto nasza krzyżówka. Powiedz mi jeszcze, skąd do nas dzwonisz? Chojnowa. Z Chojnowa. Dominiczko, mamy zajętą jedynkę, dwójkę, czwórkę oraz dziesiątkę. Który numer upatrzyłaś dla siebie? 5, piątkę, bardzo proszę. Znajduje się w tym miejscu najbliżej mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 liter. Jesteś gotowa, Dominiczko? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka. Pospolita w całym kraju, spotkasz w parku ją lub w gaju. Czarno-biała, ogon długi, świecidełka ukraść lubi. Sroka. Próbujemy. Tak jest, wszystko się zgadza, Dominiczko. Pospolita w całym kraju. Spotkasz w parku ją lub w gaju. Czarno-biała, ogon długi, świecidełka ukraść lubi. Oczywiście chodziło nam o srokę i to jest bardzo dobra i prawidłowa odpowiedź. Dominiko, kogo pozdrawiamy?
rodziców. A twoi rodzice? A? I Radio Trwam. Radio Maryja. No, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Za te pozdrowienia dziękujemy. Jak twoi rodzice mają na imię, Dominczko? Alina i Wiesław. Pozdrawiamy serdecznie twoich rodziców. Pozdrawiamy także i ciebie. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Do ciebie nagrody oczywiście wyślemy pocztą. Nasz adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Czekamy na twoje dane adresowe. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami? Kogo witam? Karol. Ile masz lat, Karolku? 7. Skąd do nas dzwonisz? Z Moldarki. Oto nasza krzyżówka, wskakujemy do niej, Karolku. Mamy zajętą jedynkę, dwójkę, czwórkę, piątkę oraz dziesiątkę. Jaka jest twoja decyzja, Karolu? Szóstkę. Szóstkę, bardzo proszę, zaznaczymy szóstkę. Została już podświetlona na fioletowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem liter. Jesteś gotowy, Karolku? Tak. Uwaga, uwaga. Pilnuje porządku, wymiata kurz z kątków. Pilnuje porządku, wymiata kurz z kątków. Szczotka. Próbujemy wpisać szczotka. Tak jest i to jest... Bardzo dobra odpowiedź, Karolku. Udało się. Gratulujemy tej prawidłowej odpowiedzi. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię, cały świat i Madzię Buczek. Bardzo dziękuję, Karolu. Mam nadzieję, że Madzia nasz słucha i te pozdrowienia, które popłynęły od ciebie, także usłyszała. Życzę dobrego dnia. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy ślicznie Karolowi. Karolku, także czekam na twoje dane mailowe. Nasz adres kropelka@tv-trwam.pl. Dane oczywiście adresowe, abyśmy mogli wysłać do ciebie książkę, która jest nagrodą w dzisiejszym naszym programie Śladami świętego Jana Pawła II. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Dzień dobry. Dwa bobry. Mam cię. Jak masz na imię? Marcelina. Marcelinko, kto mi mówi dzień dobry, temu ja odpowiadam dwa bobry, a my sobie mówimy szczęść Boże, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ciebie. Oto nasza krzyżówka, Marcelinko. Mamy zajętą jedynkę, dwójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę oraz dziesiątkę. Co dla ciebie? Siódemka. No właśnie, korzystasz z ogromnej pomocy, bo znasz aż trzy litery. Rozpoczynamy od spółgłoski Z, za chwilę mamy samogłoskę A i kończymy samogłoską O. Jesteś gotowa, Marcelinko? Tak. Uwaga, uwaga. Gdy je wiosną w ziemię orną rolnik wrzuci, to już latem w kłosach do niego powróci. Ziarno. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest ziarno i to jest bardzo dobra i prawidłowa odpowiedź. Marcelinko, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam rodziców, dziadków i całe przedszkole. W Kowalewie Pomorskim. W Kowalewie Pomorskim, to niedaleko od Torunia. Pozdrawiamy ciebie, Marcelinko, całą twoją rodzinę. No a ciebie prosimy, abyś także wszystkich swoich znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanki pozdrowiła także i od nas, od Telewizji Trwam. Dobrze? Bóg zapłać. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Także czekamy na twoje dane adresowe. kropelka@tv-trwam.pl. Proszę bardzo, Kropelka Radości. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jak masz na imię? Karolinka Jucha. Mieszkam w Sierochowie koło Jarosławia i mam 12 lat. No i my się już świetnie, Karolinko... I chciałabym hasło numer 3.
Proszę bardzo, wszystko już powiedziałaś. Ja dodam tylko, że my się doskonale znamy, bo już niejednokrotnie także uczestniczyłaś w naszym programie. Trójka, pamiętaj, że mamy samogłoskę i w drugim polu. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto moja zagadka. Cóż to za zwierzę, powiedzcie sami, które w ciemności widzi uszami? Cóż to za zwierzę, powiedzcie sami, które w ciemności widzi uszami? Tak, Karolinko, tak podpowiem, że często żyje, mieszka na takich ciemnych strychach, poddaszach. A można pierwszą literkę? No, ze względu na naszą starą znajomość, to niech będzie. Bardzo proszę, odsłońmy pierwszą literkę. To jest spółgłoska N. Cóż to za zwierzę? Powiedzcie sami, które w ciemności widzi uszami. Nie to też. Próbujemy? Nie to też. Tak jest, Karolinko. Była taka chwila konsternacji, ale udało się. To jest nietoperz, który odbiera odległość na zasadzie pewnych dźwięków, bo jego słuch jest taki bardzo, bardzo dobry i może zlokalizować różne przedmioty właśnie w ciemności dzięki swojemu takiemu bardzo dobremu słuchowi. Karolinko, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię, panią Wandzie i koleżanki i kolegów z mojej klasy i telewizję Trwam i ojca prowadzącego. Bardzo dziękuję. I wszystkie biedne dzieci. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam ciebie. Pozostały księdza nam... proboszcza z naszej parafii. A, świetnie, także dołączam się do tych pozdrowień. Dobrego dnia tobie życzę. Pozostały nam dwa hasła, proponuję... A właśnie, już jest sygnał, że jest telefon, bo chciałem zaproponować utwór muzyczny. To może zrobimy tak, że teraz odbiorę już ten telefon i przed rozwiązaniem ostatniego hasła zaproszę was na upominek muzyczny i później rozwiążemy ostatnie hasło. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Julię. Ile masz lat? 14. Oto nasza krzyżówka, Julio. Mamy wolną ósemkę albo dziewiątkę. Który numer dla ciebie? Ósemkę. Bardzo proszę, zaznaczamy ósemkę. Pamiętaj o drugiej samogłosce O. Jesteś gotowa? Tak. Żelazną szosą koła go niosą, czerwone światło zatrzyma go łatwo. Żelazną szosą koła go niosą, czerwone światło zatrzyma go łatwo. Można prosić pierwszą literkę? To jest zbyt proste hasło, żeby prosić o ułatwienie. Dlatego będę stanowczy i w tej sytuacji powiem, że nie odkryjemy pierwszej literki. Pociąg? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Próbujemy. Tak jest. Żelazną szosą koła go niosą. Czerwone światło zatrzyma go łatwo. To jest pociąg i to jest, Julia, bardzo dobra odpowiedź. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Księdza z naszej parafii i całą rodzinę i telewizję Trwam. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam także ciebie. Życzę dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, radości w sercu. No i do usłyszenia. Z Panem Bogiem, Julio. Wszystkiego dobrego. Także do ciebie książkę chcemy wysłać pocztą. Aby stało się to rzeczywistością, trzeba do nas wysłać swój adres. Mailowo czynimy to kropelka@tv-trwam.pl. Przed nami ostatnie hasło, ale zanim rozwiążemy to hasło, zapraszam was na dedykację muzyczną. Panie Boże, dla ciebie.
śpiewam i klaszczę w moje tłuste łapki. Panie Boże, posłuchaj jak śpiewam i zobacz jaki jestem śliczny. Chcę Ci dziękować, Boże drogi, za obie moje krzywe nogi i za piegi, za buźkę pyzatą i za to, że jesteś moim. I ostatnie hasło do rozwiązania. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kto jest z nami? Oskar. Skąd dzwonisz, Oskarze? Z Gniewkowa. Ile masz lat? 12. I jaka pogoda w Gniewkowie? Dobrze. Słonecznie. Już tak pachnie wiosną, co? Tak. Oto nasza krzyżówka, Oskar. Zostało nam jedno hasło, to jest hasło numer 9. Zaznaczamy to hasło. Ogromne ułatwienie. Znasz trzy literki, same spółgłoski. Zaczynamy od Z, później mamy M i przedostatnia to jest spółgłoska K. Gotowy i zwarty? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka. Pod krzaczkiem w polu rośnie ich wiele. Dzieci je chętnie pieką w popiele. Ziemniaki? Pytasz się, czy odpowiadasz? Ziemniaki. Już wpisujemy. Bardzo dobra odpowiedź, świetna odpowiedź. Myślałem, że z tym hasłem będzie trochę więcej problemu, ale ty poradziłeś sobie bez najmniejszych kłopotów. Oskarze, gratulacje dla ciebie. Tym samym rozwiązaliśmy całą dzisiejszą konkursową krzyżówkę bez najmniejszych problemów. Nikomu nie powinęła się noga. Czekam na twoje pozdrowienia, Oskarze. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam księdza Zbyszka, pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam mojego tatę, pozdrawiam panią Krysię, która dzisiaj ma imieniny, pozdrawiam moją siostrę, pozdrawiam moją babcię i telewizję Trwam i księdza prowadzącego. Dzięki, Oskarze. Także pozdrawiam wszystkich swoich bliskich od nas, od telewizji Trwam i Radia Maria. Dobrze? Tak. Dziękujemy Oskarowi. To był ostatni telefon w dzisiejszej kropelce radości. Przypominam wszystkim bohaterom, zwycięzcom, tym, którzy prawidłowo odpowiedzieli na nasze konkursowe pytania. Wysyłamy do nas, do telewizji Trwam, swoje dane adresowe. Dane muszą być kompletne. Korzystamy ze skrzynki mailowej kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma dostępu do poczty elektronicznej, może zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku, od 9 do 15, 56 610 72 58. Z racji na sytuację w naszej ojczyźnie spowodowaną koronawirusem pragnę przypomnieć, że odwołujemy nasze regionalne spotkania, które zaplanowaliśmy na miesiąc marzec i kwiecień. Przypominam jednocześnie i już teraz zapraszam na pielgrzymkę ogólnopolską, która odbędzie się 21 czerwca. Oczywiście pielgrzymujemy na Jasną Górę do naszej najlepszej mamusi, do Matki Bożej Królowej Polski. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie. Gratuluję raz jeszcze zwycięzcom. Wszystkim przyjaciołom życzę dobrego dnia i oczywiście widzimy się za tydzień w sobotę o godzinie 11 w Kropelce Radości. Zostańcie z Bogiem.